Cześć, z tej strony Satuny i witam Was w kolejnym odcinku z serii The Bard's Tale, opowieści Barda. Tak jak ostatnio już mówiłem, grałem tutaj chwilę poza nagraniem, stłukłem parę beczek, zarobiłem trochę złota. To chyba złoto jest. Byłem też u tego całego łowcy, upolowałem tego głuszca i dostałem za to nowy teren, do którego pójdziemy jednak chyba jeszcze nie w tym odcinku. Tam nie ma wielu ciekawych rzeczy, tylko tyle, że jeden talizman można znaleźć, których swoją drogą jest w grze chyba 40. Mi najwięcej udało się zdobyć 8. No tak, więc to widać trochę tą skalę. I tak, niestety tak, trochę przez przypadek, bo no zapomniałem o tym po prostu. Spotkałem tego takiego człowieka, który dał nam pająka gromów. I no, była z nim taka w miarę ciekawa rozmowa, ale będą o wiele lepsze, także nie ma co żałować. No i teraz dostaliśmy już zadanie, że... No właśnie. Patrzcie państwo, to musi być ten głupek od szczurów i błyskających pająków. Posłuchaj, szeryfie. Zamknij się. Kettlesword to podstępny złodziejaszek. Złapanie go zajęło mi pół roku, a teraz ty sobie przyszedłeś i go uwolniłeś. Założę się, że zwiał do kniei uroczysko. Jazda za miasto i przyprowadź go tutaj, biegiem. Albo go złapiesz, albo twoja noga nie postanie więcej w Hawthorne. No właśnie. O tym mówiłem. Tak, i teraz wkraczamy na takie ciekawe miejsce w całej grze, czyli mapę świata, na której można znaleźć no parę ciekawych rzeczy. No więc tak, tu schodzą jakieś takie dziwactwa, które są takie losowe lokacje, na których będziemy po prostu z nimi walczyć wtedy. No to jesteśmy my na mapie, się poruszamy potwornie powoli. Tak wolno, że to już się w głowie nie mieści. I też co ciekawe jest, że one wszystkie ruszają się tylko jeśli jesteśmy poza miastem. Tak, to jest w miarę ciekawa rzecz. Tu jest ten teren, do którego zdobyłem sobie dostęp przed chwilą. O, a jednak nie. Dobra, ale teraz przejdziemy sobie tutaj, bo tu mamy się właśnie udać. Knieja uroczysko. I właśnie tamten też teren, który tam kawałek mogliśmy zobaczyć. Tamten też teren przed chwilą odblokowałem podczas rozmowy z tym, że właśnie tam Bodb, on się nazywa Bodb. Tak, nazywa się Bodb. Tego się właśnie dowiedzieliśmy z tej rozmowy. Od są grzywy, których właśnie da się rozwalać. Nie wiem po co, ale się da. Musiało boleć. Chyba nie. Jezus Maria, dziki są takie mocne. O właśnie. Właśnie dlatego dziki są mocne. Co ja zrobiłem? Muszę pomóc tej tutaj. Bo ona sobie z nim nie da zbyt dobrze rady, a dobrze będzie właśnie, jeśli będzie robić coś tak. Damn it. Dziki są potwornie mocne. Nie zostawiają też nic takiego. Kurde, jak się odwraca ten ekran? Q i E, dobra. Jest. Ogarnąłem to. Tu mamy następnych kolegów. Usuwamy im się z drogi i one nic wtedy nie zrobią i to jest chyba jedyna. Oż ty no. Dlatego żałuję trochę, że tutaj nie ma takich magicznych metod jak w Arkanii. Nożysz do unikania. Kurde, uciekła. A potrzeba mi, wezmę pająka. O, jak widać pająk okazał się lepszym wyborem. Tu pozwiedzam trochę. Zobaczę co tu ciekawego jest. Tu jakieś drzewo, ale niestety
O i właśnie podczas tejże rozmowy z Bodbem dostałem również 5 żmijowych kamieni. No żeż. Nie wiem, czy robi im jakąś krzywdę. Nie mam jeszcze żadnych umiejętności. Oj, jeszcze jedno, wbiłem poziom. Tak. Tylko mam nadzieję, że kolejny wbiję w miarę szybko, bo przydałoby mi się pewna umiejętność, której jeszcze nie zdążyłem nabić, a która jest niewiarygodnie pożyteczna, przynajmniej dla mnie, bo ja uwielbiam nawalać do nich z łuku wszystkich. Na razie co prawda ten łuk to nie jest jakaś broń, z którą można by się gdzieś pokazać, ale później łuk jest jak dla mnie główną bronią i można właściwie wszystko nim zabić, nawet się do niego nie zbliżając, także łuk ma parę zalet. Na sermetę. Przynajmniej mnie nie odepchnął, bo stałem z łukiem. Tak, i to też na pewno jest jakaś zaleta na sermater. A się dałem. Naprzód! Do ataku, no. Ruszać tyłki. Bataty. Na sermater. Tak, teraz któryś mi wjedzie, to będzie niefajnie, bo moje życie już jest tak raczej na wykończeniu. I właśnie co ciekawe, to nie pamiętam, czy ono się regeneruje samo z siebie, czy... Zaraz, mam 29. Sprawdzę za chwileczkę, ile będzie. Jest, dobra, regeneruje się. A co tutaj? O, tak, to jest genialne. To jest po prostu genialne. Witam. Witam w magicznym transporcie rzecznym czubnika. Przyszłość. Mówisz poważnie? Nie pierwszy raz mnie o to pytają. Tak, dobrze słyszałeś. Magiczny transport rzeczny czubnika może za niewielką opłatą nie tylko przewieźć cię przez rozszalałą rzekę Czubnik, ale także zaoferować ci podróż w przyszłość. Jak bardzo w przyszłość? To zależy, jak długo zajmie przeprawa przez rzekę. A, rozumiem. Nie słyszę. Zatem przeprawisz się ze mną przez ten malutki strumyczek za jakąś durną opłatą, kiedy mógłbym sam wziąć łódź i przez niego przepłynąć, tak? Mądry z ciebie człowiek, no to bez wątpienia, ale ty też możesz się mylić. Na taką okoliczność odbyłem pewne magiczne przygotowania. Jeśli ktoś inny niż ja spróbuje użyć tej łodzi, to wraz z nią zatonie w rzeczce. Oczywiście dopiero gdy dopłynie do jej najgłębszej części, a moje usługi nie wymagają wielkiej zapłaty. 15 sreber. Tak, no cóż, nie mamy większego wyboru chyba. Cena całkiem rozsądna. Niestety na statkach staje się przewrażliwiony. Gotów wejść na pokład? O, 14, tak. Dzięki naszej wspaniałej charyzmie, którą aktualnie mamy już na poziomie 11, możemy zapłacić tak trochę jest, mniej. Kapitanie. O, też złota nam nie brakuje za te beczki, także niech ma. Przez całą przeprawę trzymaj ręce i nogi w łódce. I nie jesteś w ciąży, prawda? Oczywiście nie jesteś. Rozszalała rzeka Czubnik i otaczająca ją Dolina Czubnik są domem tysiąca gatunków fauny i flory. Pozwól, że kilka ci pokażę. Radzę uważać przy wysiadaniu. I dziękujemy za wybranie magicznego transportu rzecznego Czubnika. Wiemy, że panuje spora konkurencja w tym segmencie i cenimy sobie zaufanie, jakim nas obdarzyłeś. Tak, oczywiście konkurencja jest niesamowita. Po prostu nie mogłem się zdecydować, którym popłynąć. Co tu mamy? Tak! Przygotuj się na śmierć! Jestem obok, kolejna genialna rzecz. Nic nie powstrzyma mnie przed wykonaniem misji, którą jest uratowanie księżniczki i wypędzenie zła z tej krainy. Broń się! Tak. Któż by się spodziewał, że napinając łuk do niego nie strzeli?
I co my tu mamy? Kolejnego wybrańca, który ma uratować księżniczkę? Odważne słowa jak na kogoś, kto walczy z wariatami, którzy mają więcej odwagi niż rozumu. Zapewniam cię, że niedługo do nich dołączysz. No i tak tutaj... Ojej! Trochę się rozmnożyli nam koledzy. O, ale mam pełne życie. No i znowu obracam ekran zamiast... Mater. A blok to blok. Spacja to blok. O ja cię zapomniałem o tym. Ha! Ale teraz sprytnie ich będę niszczyć. Zapomniałem o szamanach. Szamani są okropni. Do ataku! Właśnie dlatego są tacy... Matko... Polecam spojrzeć na minimapę, bo jest naprawdę... Tak... Te małe czaszeczki, które latają mi koło głowy, to jest klątwa, która... Właściwie nie wiem, co robi. Nie, no proszę was, tutaj jest... coś bardzo ciekawego. Ale dobra, ja sobie z tobą poradzę. Na ser mater, co ja zrobiłem? O Jezu, ale teraz sobie zrobiłem... O Jezu, jeszcze tego mi brakowało tylko. Dobra, teraz weźmy sobie z powrotem tą koleżankę. Nie o to mi chodziło. Do ataku! Teraz szybko kobie. Właśnie, że ona chyba z tym szamanem sobie doskonale poradzi, bo ona ma taką właśnie ciekawą serię, która nie pozwoli mu zacząć nawet leczyć. Kurde, ale z drugiej też strony ja sobie tutaj też nie najlepiej radzę. Na ser mater, zaraz mnie zabiło. Dobra. Jak na razie to dzięki Bogu ja ich zabijam ich. Jest. Skończeni. Oboje. Wszyscy. I teraz. Najlepszy element programu. Chyba w całej grze to, co lubię najbardziej. Szalony młody głupiec. O czym on mówił? O jakiejś księżniczce, którą miał uratować? Ha! Wybraniec. Chyba całkowicie postradał umysł. Bard był oczywiście przepełniony współczuciem dla biednego, zabitego młodzieńca. Dlatego szukamy sobie jego zwłoki. Dzięki nadzwyczajnym umiejętnościom, albo raczej niezwykłej dozie szczęścia, Bard zdołał pokonać morderczego troła. Nieco więcej szczęścia i być może uda mu się przedostać na drugi koniec lasu bez strzały sterczącej z pleców. Wieczny optymista. No i gwóźdź programu. Proszę bardzo. Oto pech jest tobą być. Wybraniec nie wie ciekawego nic. Myślisz sobie, że szczęście masz i dostajesz liścia w twarz. Oto pech jest tobą być. Raz młody ogan, co na farmie mieszkał tu. Księżniczkę piękną wyrwać chciał z łapcu. Wziął ze sobą wielolejce oraz łebca podywielce. Lecz króliczka łapka nie pomogła mu. Och, to pech jest tobą być. Przepowiednia to jest zwykły pic. Wpadniesz niczym w kompot śliwka. Na dodatę krowaczywka. Och, to pech jest tobą być. Że on to właśnie on i ego mu przytyło o 100 ton. A żurnięta jego mama, co jak rzeka jest napchana, w rozpacz padła, bo zaliczył zgon. Och, to pech jest tobą.
sobie to do głowy wbić. Gdy twoje życie jest amokiem, sam się staniesz pustym ćwokiem. Och, to pech jest tobą być. Naprawdę źle tobą być. Nikt tu pewnie nie zaprzeczy, no bo rzeczywistość przeczy, że to pech jest tobą być. Hyc, 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 hyc. No tak. Wspaniały występ mamy już za sobą. I teraz ja sobie pozwolę sprawdzić, czy amulety... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy... 25 jest, nie 40. Przepraszam za to z góry. Ale to chyba nie jest jakaś wielka pomyłka. I wiem, że dostajemy właśnie ten jeden amulet właśnie za tego Ogana. Tą króliczą łapkę całą, która, jak można się domyślić, dodaje nam szczęście. I właśnie nie byłem pewny, czy dostajemy to od niego, czy od jego matki, którą odwiedzimy, nawiasem mówiąc. Chodź po mnie, ty kaprawy kretynie! Ketil, przestań się chować jak przestraszony szczur, którym i tak jesteś. Wyjdź i walcz! Twoją matką jest Firbolg, a ojcem Troll. Wolałbyś, żebym po ciebie nie przyszedł. Zachowaj swój śpiew dla owiec, ty piszczący tchórzu! Tak. Przynajmniej już wiemy... No chodź, ty cioto! Idę. Spoko, a bo jeszcze ty sobie zapiszę grę. Bo to jest właściwie... jakby się tak zastanowić... To jest pierwszy boss, z którym mamy do czynienia. No idę! Przecież. I też nie należy do najprostszych, muszę to powiedzieć, no. No właśnie, taki oto... obrażenia ma naprawdę... całkiem... przyjemne. To znaczy, nieprzyjemne. No, żeż odsuń się ode mnie. Dobrze, że mamy tego pieska, bo on jest naprawdę mocny. A przynajmniej zbiera część ciosów. Muszę tylko go odciągać od tej właśnie koleżanki mojej drogiej. Bo ona właśnie robi mu takie piękne coś. A jemu nie robi nic. No i właśnie umieram. Jeśli o to chodzi. Wezmę sobie łuk. Trochę do niego. Naster Mater! Ostatnia sekunda to chyba było, bo on już mnie atakował. I tak mamy tutaj tą księżniczkę, której imienia niestety nie pamiętam. Zaraz, ja sobie muszę przywołać coś jeszcze. Ta 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 ta. Ganiamy w kółeczko. O, ej, ty weź się ten, zestunuj trochę. Jezu, on jest odporny na ten. To mam przelambany. Mocny jest. I to nawet bardziej niż ja się spodziewałem, wchodząc tutaj i mówiąc, że jest mocny w sumie. Kurde. Muszę, jak już przyjmuję na siebie ciosy, to muszę przynajmniej odciągać go od Naster Mater. Go od tego pająka. Bardzo dobrze. Nawalaj w niego, nawalaj. Nie, umieraj, Naster Mater. Naser, ufaj go. Weź. Naster Mater, co ja przywołuję? Chodziło mi o tą. Matko Boska, nie chcę się już leczyć. Nie. Matko Boska. Tako, kończy się opowieść. Co ja zrobiłem? Oh god. No tak. Trochę lamienia musi być. Tak. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że on jest aż taki mocny. Albo że ja jestem aż taki słaby. No idę. Już raz tam byłem, dobrze, że nie pamiętasz. Dobra. Skupiam się i nie dam się już tak zniszczyć.
Już nie będzie tak łatwo, Ketil. Nie będzie. Teraz to ty będziesz pierwszą osobą, która zginie w tym pomieszczeniu. Kurde. Panie, tutaj stoję. Wybierasz się do kogoś? Na przykład do mojej bohaterki Valkyrie, czy jak ona... No już by cię coś trzasło. Czy to ja go walnąłem za 13 aż? No żeż. Boli cię głowa, czy coś innego? Już wiem, jak to zrobić po prostu. Muszę to robić po prostu tak, że ona zadaje mu jakieś obrażenia, potem ja i potem znowu ona. Wtedy on cały czas zmienia cel. I to jest chyba... Tak, tak, tak! Jesteś skończony, Ketil? Dość, nie zabijaj mnie. Sobie tylko o twojej siostrze. Pójdę stąd. Ręce za plecy. Co takiego? Nie chcesz chyba uprawiać na mnie żadnej perwersji, prawda? Chyba nie. Się tylko, że znowu nie uciekniesz. Znaczy, jeśli wolisz, mogę cię obciąć nogi poniżej kolan. Ale to ty mnie wypuściłeś, a teraz chcesz mnie z powrotem? Nudzi ci się, czy po prostu masz nierówno pod sufitem? Au! Przestań mnie bić! Wolisz, żebym cię dźgał? A teraz się zamknij i chodź ze mną. Mając Ketla na postronku, Bard wyruszył w drogę, żywiąc w sercu nadzieję, że uda mu się uniknąć trołów i doprowadzić więźnia do hodu. Tak, więc Ketila już mamy z głowy. Niestety nie udało się za pierwszą próbą. Co my tu mamy? Puklerzyk. Nie mam pojęcia, jak go się wyciąga. Tu mamy talizman, tak? Amulet. Amulet orła. I tutaj jest to najciekawsze, czyli... Dokładnie. Biedziemka. Tak, chyba dom już oczyściłem całkiem. Dobra. To można lecieć. Tak. W tej lokacji się dość sporo dzieje. I to nie było. Co robisz? Wszędzie czają się kulaltroły. Ciekawa rzecz, jaka tutaj się wydarzyła. Tutaj coś jest. Zaraz to sprawdzę. Master, mater, co tam jest? Wezmę ich, powystrzelamy kaczki. O Jezu, to są te na dzikach. Te na dzikach są prawie nieśmiertelne. Bo jak już spadną z dzika, to i tak są na tym. No i właśnie. O, jak blokuje, to mnie dzik nie może. Na, ser mater. Moje życie. Jest... Żadne! Nie, 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 nie. I tak oto kończy się nasza opowieść. O Jezus Maria. Z tragiczną śmiercią jej... Co ja zrobiłem? O Boż. Te, oje, ma, na, je, o Jezus Maria. Tak, ja sobie pozwolę zrobić w tym miejscu cięcie, bo już raz go pokonałem. Myślę, że zrobię to już znowu. Myślę, że już mi się uda, szczególnie, że opanowałem sobie tą taktykę. I wrócę do was za chwilę, kiedy już będę go mieć na tym moim całym postronku. Hey, jakie masz eleganckie wdzianko! Czy twoja siostra ogoliła plecy i zrobiła... Dobra, także zaraz do was wracam. No więc tak, jestem już z powrotem. Udało mi się też... pokonać w międzyczasie też już całą tą bandę tutaj. Bo wystrzeliłem ich z łuku, także taka metoda by nie była. Właśnie, że ja najpierw poszedłem tam w lewo i się tak właśnie zacząłem zastanawiać, czy przypadkiem by tutaj no po prostu nie odpuścić sobie tego miejsca, co to tam. Jak zostawię przecież parę centymetrów tutaj kwadratowych nieodkrytych, nic się nie stanie, ale tak potem po krótkim zastanowieniu stwierdziłem, że w sumie to szkoda mi bardziej doświadczenia niż tego, co może się tam znajdować, bo spodziewałem się tam znaleźć żmijowe kamienie. Na szczęście znalazłem tam coś o wiele cenniejszego, no i
Nie jestem smutny z tego powodu. Tutaj... Aha, miecz trołów. To faktycznie burżuazja w tym pniu była. O, i teraz też. Następne fantastyczne miejsce. Witaj! Magiczny trans... Transporcie! Rzeszny Biskeja! Przyszłość! Przepraszam? Nic nie czuję. Chwila. Ty jesteś Barf. Zgadza się? Brat mi mówił o tobie. Co on powiedział? Powiedział Barf? Katil, co ty tu robisz? Wiesz, że w Narwcie szuka? Narw rymuje się z Barf. Chcę wymyślić piosenkę o was dwóch. Słuchaj, nie mam czasu na twoją paplaninę. Może byś tak mnie przewiózł przez rzekę. Przewieźć Barfa przez rzekę? O to chodziło. Zaraz, jaka była ta oferta dla Barfa? Jak widać, trochę mi się śpieszy, a ty nie czujesz się na siłach, żeby żeglować. Czemu nie miałbym sam wziąć promu i przepłynąć? Nie mogę. Rzeka Biskeja zbyt niebezpieczna, a niebezpieczna jest dla początkującego. A skoro jesteś taką miłą osobą, przewiozę się za darmo. Tylko nie mów nic mojemu bratu. Tak, mamy wspaniałego przewoźnika. Tą drogą dojdziemy do statku. Tak, i też można zauważyć, że każdy z nich nazywa tą rzekę swoim imieniem. Tak. Tu mamy rzekę Biskeja, tam mieliśmy rzekę Czubnik i Dolinę Czubnik tam jeszcze mieliśmy. Bo to zrobiony jest rzeka. Może być śliski, kiedy jest mokry wierzy. I przez to jest bardzo śliski, może orzechowym krokiem. Tak. Więc skoro już zeszliśmy z bardzo śliskiego orzechowego doku, jest tutaj jeszcze jedna sprawa do załatwienia, której niestety się boję, bo jest potwornie trudna. Ale o wszystkim dowiecie się już za momencik. Dokładnie tutaj. No proszę, co my tu mamy? Nie znam cię. Ale ty, Ketilu, mój tajniacki towarzyszu. Ile to już czasu się nie widzieliśmy? No dobrze, pomyślmy. Wędrowałem do Hawthorn, kiedy... O, czekaj. Pamiętam. Tak, wtedy, gdy podprowadziłeś pewien przecudny przedmiot. Mój przepiękny amulet orła. To nie byłem ja, Fnarf. To ten żebrak go ukradł. Niosłem go do ciebie, gdy uderzył mnie w głowę. Zabrał amulet i skrępował. Chwileczkę. Nigdy wcześniej tego nie widziałem. Znalazłem to w domu Ketila, kiedy wróciłem, żeby zabrać go do Hawthorn. Wstydliwy problem tkwi w tym, że jeśli pozwolę ci odejść, moi piekielni przyjaciele uznają mnie za tchórza. Widzisz, może w mózgach pojawiłby się im pomysł przejęcia tej brutalnej bandy. Tak więc łobotniemy ci w łeb i skonfiskujemy skarby. To nic osobistego, sam rozumiesz. Jeśli jest jedna rzecz, której nienawidzę, to na pewno Kunal Troła z manią wielkości. Szybko! Uwolnij mnie, żebym mógł walczyć! Tak, i tu mamy dość trudny wybór. Czy uwolnić Ketila i pozwolić mu walczyć, bo jest, jak już udowodnił, potężnym przeciwnikiem i na pewno takim samym sojusznikiem. Lub zostawić go tak, jak jest i mieć problemy naprawdę dużo poważniejsze niż z bandą tamtych Kunal Trołów z tymi dzikami. Także decyzja jest chyba oczywista. W porządku, Ketil, ale nie zawiedź mojego zaufania. Tak. Skupiłem się na tym, że znalazłem sobie jakieś kudły we włosach. I zacząłem je rozczesywać podczas tej rozmowy. Tak, plus tego tutaj wspaniałego kolegi Barfa Fnarfa. Jest to
Czy on ma łuk? A łuk jest tutaj troszkę słabszy i na pewno atakuje dużo rzadziej niż miecz. Pozdrów ode mnie szeryfa, prostaku. Ketl, rzecz jasna, wykorzystał okazję i zjadł. No tak, można się było spodziewać. Ale na szczęście pomógł nam w najtrudniejszym momencie. Fnarf jest już słaby. Można go już spokojnie wykończyć, tylko zaraz potem, gdy skończę tego, bo mnie denerwuje. No i tak. Tak pozwolę sobie też zaspoilerować. Z powodu przycięcia przyrodzenia. Na razie więc przeżyję fakt, że żyjesz. Gdy znowu się spotkamy, skończy się twe szczęście. Chyba trochę mu się kark skręcił. Pomimo ciepłej i wspaniałej osobowości Barda, ludzie wciąż uciekali od niego jak od zarazy. Być może pewnego dnia zrozumie, że człowiek taki jak on może zatrzymać przy sobie przyjaciół tylko wtedy, gdy ich zwiąże. Marzę o tym, żeby znaleźć skarpetę tak wielką, żeby ci zatkać usta. Choć Fnarf uciekł, Bart miał nieomylne przeczucie, że spotkają się ponownie. Oczywiście, zawsze tak jest. Gdyby zostali w okolicy i przyjęli cięgi jak na mężczyzn przystało, zaoszczędziliby mi mnóstwo kłopotów. Oj tak, z tymi ostatnimi dwoma kwestiami, trzema kwestiami, muszę się naprawdę potężnie zgodzić. Bo potem naprawdę utrudnia mi życie i ten Fnarf i paru innych kolegów. Tak, nie chcę z nimi na odcinkach walczyć przy pomocy samego łuku, bo to dość nudny sposób. Także raczej postaram się to robić walcząc z nimi wręcz. O, żeż zabili mi pająka. A dobra, poradzę już sobie z nimi własnoręcznie i teraz. A spróbujmy, albo nie, bo ona jest defensywną postacią, także... Jak będziemy mieć dwa miejsca, to bardzo chętnie będę z nią szaleć. Na razie jednak powstrzymam się przed tym i na razie zgłaszam będę brać sobie jakąś pomoc ofensywną. Czyli pająka ją. Ewentualnie szczura, ale to naprawdę w skrajnych przypadkach. Tu będą dziki oczywiście, a jak? Potworne cholerstwo. Ale same dziki to i tak nic w porównaniu do tych dzikowych jeźdźców. Właśnie sobie uświadomiłem, że nie wiem, jaki jest przymiotnik od dziki. W sensie oczywiście nie dziki, taki szalony, tylko dziki, jako zwierzęta. Jeśli ktoś wie, to może mi napisać, przyda się. Gdzieś tam na przyszłość na pewno. A! Można z nimi się bawić w to. Jak to się nazywa? Takie w Hiszpanii to jest, tam. W tych ich całych arenach. Stadionach, koloseach, czy jak oni to tam nazywają. Wiem, że jest ten, co się nazywa matador i dzik. Tylko jak to się nazywa? Ja już nie zasnę, jeśli sobie nie przypomnę, jak to się nazywa. Tak, niestety potwornie ziewam. Dlatego za chwilę nic nie mówię. I tak, mamy tutaj znaleźć tego Ketila, bo no nie mamy co wracać do Houghton bez niego. Ale jak zauważyliście może na minimapie, a może ogółem patrząc po prostu na naszego psa,
to on cały czas gdzieś ucieka. I to właśnie on nas doprowadzi do naszego celu, czyli do Ketila. Ketila, tak, do Ketila. Nie mam pojęcia, jak on ma na nazwisko. Czy tam drugie imię, czy czym oni się tam posługują. Matko, tego dziadostwa tu tyle jest. O, tak przy okazji podobno miało tu być pełno różnych okazów fauny i flory. Jak na razie to ja widzę tu tylko dziki. Fauny. Tak, zwierzęta to fauna. Bo flora. Wiem, że są jakieś kwiaciarnie, flora także. I nie sprzedają tam zwierząt. Dobra. Nowy kamień żmijowy. Bez wątpienia się... O Jezu, jak mi wjechał. Ambicje. Właściwie teraz jak z nimi walczę, to te dziki wydają się takie słabe. Że to już się w głowie nie mieści. No, no dawaj dzik. No, bardzo dobrze. No i z... Aż by go coś... Ma, no! Musiał se machać tym mieczem w tamtym momencie. Jak ja... A o nie, 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 nie. Żadnych takich... I teraz znowu. Ta-ta-ta-ta. Okej. Okay. No cóż, tak, ona padła, ale... Ja sobie wezmę na chwilę tą... Tak, uwielbiam tą wiedźmę. Jest po prostu genialna. ona... Tak tylko dodam, że nie ma w ogóle życia. Nie wiem, ile ona go może mieć. Chyba 5, bo ona... Umrze, jak tylko dzik na nią wjedzie. O, nie, nie umarła. Ale zaraz umrze, bo... Tak, i co jest głupie też trochę. To znaczy, z jednej strony... Bardzo dobre i mądre, a z drugiej strony głupie i bez sensu. To, że ona najpierw leczy wszystkich innych, ale zostawia siebie na koniec. A właściwie bym czasem wolał, żeby ona najpierw uleczyła siebie, a potem całą resztę, bo... No bo jak jej nie będzie, to ja będę musiał ją przywoływać od nowu, marnować czas i dopiero wtedy ona uleczy całą... Oj, teraz się uleczyła dopiero. A i tak chyba nie do końca z tego, co widzę. No nic, ale... Piesku, no idź, bo ja nie chcę, żeby było, że cheatuję. Wcale nie wiedziałem, że tutaj jest Ketil. Wcale nie. Możesz uciekać, Ketilu, ale się nie schowasz. Nigdy byś mnie nie znalazł, gdyby nie ten wyliniały pies. Wyliniały? Przyganiał garnek kotłowi, a może Ketil przyganiał garnkowi, albo... Nieważne, chodźmy już. Poczekaj tylko, usłyszy o tym mój brat Shaw, a wtedy dostaniesz. Zobaczysz, nie lubi, gdy ktoś znęca się nad jego młodszym bratem. Oj nie! Zamknij jadeczkę i stań pod wiatr. Mojemu psu zbiera się przez ciebie na wymioty. I tutaj jest już chyba wszystko, co... Tak. Zwiedzony, calusieńki teren, poza rzeką, ale rzeki się nie... O, rzeka tam się kończy. Bądź uzdrowiony. Ktoś, leczysz mi Ketila. No naprawdę, no, no ty głupia jesteś jakaś? Czy co? Weź daj spokój. O, skóra dzika. Aha, minimapę włączyłem. A więc tak, to by było... Znowu ziewałem, przepraszam. To było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Przejście całej uroczystej kniei zajęło mi trochę czasu, bez wątpienia. Ha, i lepiej go skończę, bo najpewniej zaraz skończy mi się miejsce na dysku. Także to by było na tyle. Cześć i do usłyszenia w kolejnym odcinku.